Gościmy dzisiaj u Józefa Wrony, który nas zaprosił do siebie. Józef Wrona jest przede wszystkim znany jako rzeźbiarz ludowy, rocznik 43. Józefie, przedstawić Ciebie to jest bardzo trudno, bo masz naprawdę bardzo duży dorobek i Twoje osiągnięcia są szeroko znane. Przejdźmy może do tego, co nas interesuje. Dzisiaj spotykamy się przede wszystkim dlatego, że Józef zajmował się też taką działką, o której mało ludzi i mało osób wie, czyli fotografią. Jest znany z tego, że rzeźbi, że zrobił Urbanią Górę, że wyrzeźbił najsłynniejszą rzeźbę tutaj tokarską Osiołka Palmowego, ale my chcemy troszeczkę odkryć fotografię, którą Józef zajmuje się chyba od lat 60., tak? Józefie, ty fotografujesz od lat 60., od 60., tak? Chyba 8. Na ślubie mojej siostry Katarzyny robiłem takim drugim, to takim najprościejszym aparatem, jeszcze aparat fotograficzny, pokrywka z tyłu była otwarta i okazało się, że film był zadymiony tak, że chyba z całego filmu tylko jedno zdjęcie wyszło. A czyli to był rok 68 i wtedy była pierwsza fotografia. A proszę mi powiedzieć, Józefie, a dlaczego ty akurat zostałeś tym fotografem na tym weselu? Nie było tutaj kogoś, kto mógłby wykonać te zdjęcia? No raczej to jeszcze nie było wtedy tak przyjęte fotografowanie, jak obecnie na ślubach na tym. I ja raczej robiłem zdjęcia, potem kupowałem, jeździłem, grosza miałem, to jechałem do komisu do Krakowa i zacząłem kupować aparaty coraz to inny. Moje zdjęcia z początku naprawdę wychodziły nie bardzo, nie ostre, ale jak oddawałem do wywołania, do zakładu fotograficznego, oni nigdy nie udzielili rady, jak trzeba robić, żeby zdjęcia były lepsze jakościowo. To jakie sobie narobił, takie sobie weź z powrotem do domu. I później tu jeden z tokarni, Piotr Mirek, on się interesował fotografią. On miał powiększalnik i ja go poprosił, żeby mi posłużył radą, jak wywoływać zdjęcia. I on tu przyszedł, kupiłem powiększalnik Krokus i zacząłem sobie w domu. I wtedy widziałem swoje wady i niedociągnięcia przy fotografowaniu. Czyli można powiedzieć, że jesteś klasycznym samoukiem. A co sprawiało Ci największe trudności na tym pierwszym etapie tej fotografii czarno-białej? No, ustawianie odległości, czasu, naświetlenia, to nie tak jak dzisiaj są aparaty fotograficzne, aparat myśli dla człowieka, to jest komputer. Dzisiaj tylko przystawić i widzieć i nacisnąć i zdjęcie piękne wychodzi, ostre. A dawniej trzeba było coś myśleć przy robieniu zdjęcia. No to jest ważne, co powiedziałeś, bo w tym momencie niewiele osób, na przykład młodych, wie, że strykają zdjęcia komórkami, czy telefonem, czy tabletem, że wtedy trzeba było ustawić światło, długość naświetlania, szybkość przysłony, prawda? To było wiele rzeczy, które decydowało o tym, żeby zdjęcie wyszło dobre. I nie można było, jak ciemno było, robić zdjęć, bo trzeba było lampę błyskową. Te lampy błyskowe to różne były, takie jakościowo. A powiedz, Józku, jak to się stało, że właśnie zacząłeś zdjęcia, że to sam gdzieś podpatrzyłeś, czy jak to, na przykład rzeźbienie było tak, że to słynna historia z brakującym skrzydłem u anioła, które się później znalazło, a jak było z tymi zdjęciami? Raczej jako kościelny miałem okazję być przy kościele, no i ksiądz, i widziałem potrzebę jakoś utrwalania tego, co było na zdjęciach. Z czasem, no widziałem, że to ulega wszystko zmianie, że szybko odchodzi. I chciałem jakoś utrwalić, nie wszystko wychodziło tak, no a 1% ze 100 jakby się nadawało do odtworzenia tego, co kiedyś było. Miałeś ten powiększalnik Krokus, a gdzie znajdowała się twoja ciemnia?
Ciemnie to miałem łazience zrobiono i jak poszli spać, to ja sobie tam wywalacze i to wszystkie utrwalacze w tym... A gdzie kupowałeś te odczynniki? Bo, a nie, bo to... odczynniki nie było. Jeszcze było tak, że w Myślenicach pracowała jedna z stokarni w sklepie fotograficznym i u niej mówi, że wiesz co, może byś się napisał do PTTK, tam jest kółko to fotograficzne, to oni tam zainteresowani są fotografią. No i ja się zapisałem i robiłem zdjęcia i w Krzyszkowicach dostałem nagrodę w Nowej Hucie za te zdjęcia z Krzyszkowic, zabytkowych chałup. U niej jeszcze pisali, że... A kiedy, w którym to było roku? A tu gdzieś tu będę mieć w tym. Bo ja jeszcze czytałem też w starych kronikach gminnych, że ty miałeś wystawę również na terenie gminy, w Goku. Jeszcze Staszek Winter zrobił wystawę z twoich zdjęć, pamiętasz to? Ale to chyba była Dni Seniora albo coś takie, ale to nie była wystawa fotograficzna moich zdjęć, które robiłem tak w domu. A ja przeważnie robiłem tak, wtedy jeszcze aparatu nie było, to robiłem śluby, pogrzeby przy kościele, ale najwięcej śluby. No ale też byłeś już dostrzeżony tutaj, przynajmniej na terenie powiatu myślenickiego, jako taka osoba, która robi zdjęcia, bo mówisz tutaj o wystawie w Sułkowicach. W Krzyszkowicach. Ale później oni mówią, że przygotowują się do zorganizowania wystawy w Myślenicach, żeby coś zrobić. Ale to już było rok 77. Ja wziąłem aparat start, ten duży, i pojechałem do Myślenic i zacząłem robić zdjęcia kolejek przed sklepem mięsnym, przed monopolowym. I twoje zdjęcie się nie zakwalifikowało. No nie o to chodzi. To jest dłuższa historia. Ale to była, potem było 20 chyba 1 lipca czy coś takiego. Na Zarabiu dekorowali tam zasłużonych do władzy ludowej. Święto ludowe. No i podjeżdżał milicja Nyską i pan pozwoli. I do Nyski. Zaraz się sprawa wyjaśni. Dowód osobisty. No mówię, że nie mam. Bo ja tak zestrochany to jest taki, ale... No, trafiłeś na komendę, czy sprawa się skończyła w tej Nysce? No i mówię, zaraz się sprawa wyjaśni. Porwali mnie na komendę w Myślenicach. I tam mieli ciemnie, zaraz aparat odebrali i przesłuchania chyba kilkakrotnie. Ja przyjechałem. Jak się wytłumaczyłeś? No tak, no, to było trochę kłopotliwe dla mnie. Nie powiem, bo mi nie robili jakichś takich wielkich kłopotów, ale ja sobie narobiłem kłopotów i z księdzem. Mhm. Bo dlaczego? Wróciłem z Myślenic. I proszę księdza, złapali mnie w Myślenicach za fotografowanie kolei. Ksiądz Mach złapał się za głowę. Ale też taki głupi, a jeszcze ksiądz Łętowni Kowalik miał pielgrzymkę do Niepokalanowa. Kto przekichałeś mi zdjęcia parafian. I ja musiał wysłuchać z drugiej strony. I później po kilku dniach pojechałem, aparat mi wrócili. I ten jeden śledczy był bardzo życzliwy. A mówi, film też dostałeś, czy przepadł? Co? I tak się okazuje, że mogę pokazać zdjęcia, jak wyszły na filmie, bo wywołali. No, zdjęcia w kolejach wyszły dobrze. Ale mówi, ja nie mogę tego filmu ani tego dać, bo sprawa no, razem z protokołem pójdzie na 18 stycznia do Krakowa na posterunek. I jak się ta sprawa w Krakowie skończyła? Było kolegium? Ja przyjechał, ja sam myślę, no co będę co robić? Trzeba jakoś szukać ratunku. Poszedłem tu na gdzie teraz urząd gminy jest, tam posterunek był. Tam był komendantem Romaniak ze Skomielne, ale u niego wtedy nie było. Był Jania, ten co jest w domu starców, teraz we Pciwiu, w domu opieki. I ja mu mówię, że coś może za mną orędował gdzieś. A on mówi, że absolutnie, gotowe, sieć na tyłku, jak ci dobrze, jak dostanie wezwanie, to pojedzie. A jak będziesz się kręcił, gdzie będziesz więcej wiercił, to będzie gorzy na ciebie. No i sprawa tak ucichła. Ucichła sprawa, ale po pół roku, po tym jakiś
z Krakowa milicjant przywiózł do księdza Macha ten film i ostrzegał go, żeby mnie nauczył rozumu, żeby mnie przestrzegał, żebym takich rzeczy nie robił, bo będę miał kłopot. Byłeś, Józku, przez kilkadziesiąt lat kościelnym. Już wspominałeś o tym, że najbliższa twojemu sercu była ta tematyka religijna, bo miałeś chrzty, wesela, pogrzeby. No i pierwsza komunia, to dużo. Masz bardzo dużo zdjęć, ale w twoich zdjęciach można również znaleźć zdjęcia o tematyce takiej świeckiej. Ludzi pracujących w polu, na roli, maszyny. Czy ta tematyka była ci... To wolałeś fotografować, czy te wydarzenia takie... Nie, jedno. W kościele z konieczności na prośbę księdza, to albo czyjąś prośbę, to robiłem te zdjęcia. A w domu to brałem aparat, raczej takie zdjęcia rodzinne. Ja myślę do pola, to ja aparat ze sobą i zdjęcia takie przy pracy w polu. A jak to właśnie ludzie postrzegali, że ty tak idziesz do pola, bierzesz no aparat, nie wiem, musiałeś się jakoś ukrywać, czy tak po prostu byłeś zaparty? Raczej się tak nie afiszowałem w tym, bo to tak wychodziło tak, że jest kogoś, nie bardzo w głowie z aparatem chodzi, zamiast się chodzi roboty. Niektórzy mówią, że na takich zdjęciach widać duszę fotografa. Zgodziłbyś się z takim stwierdzeniem? Widać tam trochę Józka w tych zdjęciach, czy nie? Raczej... Ja chciałbym był... Ale nie zawsze mi te zdjęcia te wychodziły tak, jak trzeba. Naprawdę to... Ta ostrość... Z biegiem czasu aparaty były już same... Potem nie trzeba było mierzyć światła, jakie światło jest, czy coś, to ułatwienia były coraz bardziej szły do przodu. A ja z biegiem czasu zacząłem, wpadłem w tym nauk, które fotografowaniu, tak zacząłem, były slajdy przeźrocza modne. I ja później przestał trochę fotografowaniu na czarno-białych filmach, tylko na przeźrocza, na slajdy. A ksiądz mnie rozprosił, żeby wyświetlić na religii takie przeźrocze z wycieczek za granicę czy coś, to jakby byli z księdzem albo z tokarni. Ale i jakoś odczuwałem, że najwięcej dzieci przeżywały to, co było z tokarni. Chciałem cię, Józku, zapytać jeszcze, bo myśmy się zastanawiali, bo tak jest temat właśnie kościoła, życia wokół kościoła i to, co wspomniałeś, że chodziłeś do pola, żeby utrwalać to pracę w polu. A myśmy się zastanawiali, dlaczego na przykład bo samej przyrody czy zwierząt to mało w swoich zdjęciach, nie? Jednak cię do ludzi bardziej widać ciągnie. Nie, czy robisz... można znaleźć tylko na fotografii kolorowej, na filmach kolorowych. Aha, późniejszy, nie? Ale bardziej cię ciągło do utrwalania wydarzeń, to co powiedziałeś? Ale takie zwyczaje na wsi, jak skubanie pierza, czy młocka, czy coś takiego, to koszenie żniwa. Bo ja osobiście, jak przeglądałem twoje zdjęcia, to wydaje mi się, że te czarno-białe, to właśnie tam widać twoją duszę. Natomiast w tych barwnych, jak gdyby, wtedy już zacząłeś mniej robić tych zdjęć. Ja jest taka cezura, że ty już praktycznie się wycofałeś z tego fotografowania. Nie, ja się nie wycofałem. Jeszcze do dziś, w ten nauk wpadłem, jeszcze teraz kupiłem aparat. O, no ale nie chwaliłeś się tymi zdjęciami. To co? Tymi zdjęciami się nie chwalił. Nie, ale... A jakbyś tak popatrzył z perspektywy czasu, to czarno-biała fotografia czy kolorowa dla ciebie jest bliższa? Ale to, co ja widzę, kiedyś myśmy się zachwycali, jak ktoś przyjechał z Ameryki, a zrobił zdjęcie. Zdjęcie za parę sekund wychodziło z aparatu, kolorowe, tak. Jaki postęp techniki w Ameryce, jakie co. Ale się okazuje, tu były na stałe te Urbo Color. Jakościowo te zdjęcia były naprawdę bardzo lipne. Tak. Te nietrwałe takie, spędzałe NRD, kolory. Nie wszyscy wiedzą, że takie państwo kiedyś istniało w Europie. A teraz naprawdę ładne zdjęcia kolorowe, ale nic trwałego nie ma. Naprawdę widzę wszystkie albumy, w książkach, w tym po iluś latach, po 10, po 20, po 30, u nas spędzają te kolory. Nie ma takiego coś trwałego, żeby...
I nawet te slajdy były poza granicę kupowane i były dosyć drogo płaciło za to, jak się na wycieczkę jechało, bo samemu było trudno też uchwycić niektóre fragmenty gdzieś zdarzeń, ale jakościowo ja nie zachwycony z tych slajdów jest i dzisiaj poszłem w niepamięć w ogóle. A które z tych zdjęć, co zrobiłeś tak na przestrzeni tych lat od 60. to jest no pół wieku fotografowania tak naprawdę? Masz w pamięci tak najbardziej, które tak cenisz, dla ciebie są takie najważniejsze, które zrobiłeś te fotografie? Ja wiem, no to najbardziej takie, te rodzinne takie przeżycia, takie jakieś... Takie momenty. Momenty. No bo w gruncie rzeczy na tych fotografiach widać tam, świat... Tam w kościele to są raczej zdjęcia, pierwsza komunia, większość, takie, to co w kościele. A tu jeszcze mam część zebranych filmów czarno-białych, to jeszcze jest troszkę inny temat tych zdjęć. Mhm. To jeszcze coś z tego można by było wybrać takich ze wsi. Bo ja rozumiem, że jakość tych zdjęć czasami może pozostawiać wiele do życzenia, ale dla mnie największą wartością jest ukazanie świata, który już nie istnieje. Świata zaginionego, a ty go ocaliłeś, bo zdjęcia już robisz od prawie 50 lat. I teraz można spojrzeć, jak wyglądały obyczaje, zwyczaje, jak się ludzie ubierali. Czasami to się wydaje, że to są zdjęcia jak gdyby z innego wymiaru. No nie. Już tych takich zdjęć, jak były te pierwsze, początkowe 80. lata, czarno-białe, to już dzisiaj trudno nawet w kolorze odtworzyć, bo już wieś się zmieniła, obyczaje się zmieniły, wszystko uległo zmianie z czasem. No właśnie, o to ci chciałem już zapytać, bo ty fotografując miejsca i ludzi u nas, masz taki ogląd czasu i kiedyś jak rozmawialiśmy, mówiłeś, że strasznie ta wieś się zmienia, nie? I tak naprawdę, gdybyśmy dzisiaj przyłożyli na przykład twoją fotografię do miejsca, które jest teraz, to i zmienił się w ogóle i od architektury, no ludzie przeminęli, wiadomo, nie ma już tych ludzi w niektórych miejscach. No nie, to wszystko z biegiem czasu ulega zmianie. I my się zmieniamy, i wokół nas się wszystko zmieniało, budownictwo się zmieniło, były 80, 70 lata, to było, wieś słomiana była. A dzisiaj domy piękne, murowane, no, ale czy jedno, czy ludzie są zadowoleni z tego postępu, tego dobrobytu, to nie wiem. No to trzeba byłoby ich zapytać. Ale Józefie, tak na zakończenie, ja bym ci zadał takie pytanie, bo jesteś człowiekiem niezwykłym, instytucją, ale gdybyś się miał zdefiniować sam siebie, co ci jest najbliższe twemu sercu? Dłuto? Młotek czy aparat fotograficzny? Czy historia? Historia. Czy historia? Nie. Jednym słowem. Jesteś w stanie dokonać takiego jedno. Więcej cenię historię jak dłuto. Głębiej w moim sercu siedzi historia jak dłuto. A fotografia, gdzie tam się znajduje? A fotografia to jest, łączy się razem z tą historią. Z historią. Czyli wyżej fotografię cenisz nawet? Mhm. No, to jest taki dodatek do historii. Piękny przyczynek. Józefie, tu jest pierwsze zdjęcie, które kiedyś mówiłeś mi, że zrobiłeś, czyli to jest 1968. Może 8, może być 9. I to jest faktycznie pierwsze zdjęcie? Z pierwszych zdjęć, bo pierwsze to na tym ślubie, co mi nie wyszło, to potem, a później trochę złączyłem to tyle. Bo uczyłeś się dopiero tego ustawiania? No, ustawiania trochę tych. A weselnicy nie byli zawiedzeni, że tylko jedno zdjęcie było z... Nie miał mi kto doradzić, jak się zdjęcia robi. No to, to jest pachura Stanisław ze Młyna. Tutaj będziemy miejscowy stolarz, co robił księdzu Machowi. Wszystkie rzeczy tu przy kościele. A powiedz mi, te portrety ludzi to robiłeś tak, że na przykład oni cię prosili, czy ty chciałeś... Nie, prosili. Czasem do dowodu osobistego. Jedna babka, taką przygodę miałem, przyszła, wiesz co, Joziu, mam taką prośbę do ciebie przysłać, żebyś mi zrobił zdjęcie do dowodu. No to ja wziął ekran i poszliśmy na pole i Jezu, ale wiesz co, chodźmy do połowy. Jak on, babciu, nie bójcie się, bo ja oddali tą siłę. Te zdjęcia, Józku, są tak przypadkowo ustawione, ale tu są z różnych takich rzeczy, które ty robiłeś.
Tu jest na przykład procesja. To procesja. Nie, to nie palmowa. Nie? To jest u Ościelcok, ale ksiądz Mach, ale... Tu jest ksiądz Kania chyba z sakramentem, nie? Tak mi się wydaje, że to jest... Ksiądz Kania, ale dokładnie daty nie pamiętam. Tylko tutaj można poznać, bo jest jeszcze plebania stara, nieotynkowana. Ale nie? To mogło być lata gdzieś 80. A powiedz mi, Józefie, czy to był taki obowiązujący strój wtedy pań? Tak się ubierały, tak, to takie chustki, to było, no dzisiaj się inaczej ubierają, dzisiaj młode gospodynie takie, no, modne, eleganckie takie, a kiedyś to tak były chustki na ramiona i to był taki tradycyjny ubiór dla kobiety. Tu jest ksiądz Mach z profesorem Zinem. Kiedy pan poznał profesora Zina? On tu przyjeżdżał, jak pan mówił, niedziela była, to on kilka razy był w tokarni. Robił te, rysował i w telewizji, później był program Piórkiem i Węglem. Mhm. Miał wykład o tokarni i zaproszą do tokarni. W WTK był też jego artykuł. A powiedz mi, jak on rozmawiał z tobą o rzeźbach twoich na przykład? Raczej księdzu Machowi o moich rzeźbach raczej nie, bo u jego interesowało ten obyczaj palmową niedziela i te palmy i kościół w tych palmach. On przyjeżdżał nawet z rodziną tak do tokarni i księdzu Machowi proponował, że jako wiceminister, że ja bym potrzebował jakiejś pomocy albo coś, to bardzo chętnie użyczy. To był przyjaciel świętej pamięci Jana Macha. A to jest dla mnie bardzo piękne zdjęcie, takie wymowne. To jest ksiądz Mach przed pracobliwym, ale to były 80. lata, jak robiłem to zdjęcie. Ale powiedz mi, on cię prosił o to zdjęcie? To było do czegoś zrobione, czy to przypadkiem zrobione? Nie, tak. Mówię, że ja bym księdzu zrobił zdjęcie też przed tym, bo robiłem innych rzeźb przed kościołem. To... A powiedz mi, Józefie, tą lipę to ty ścinałeś, czy... To wichura, nie? Wichura zwaliła drzewo. I później ksiądz Mach z konserwatorami, z Marianem Korneckim, z panem Korneckim, zastanawiali się, co zrobić. Oni mu radzili, żeby postawić świątka Chrystusa Pracobliwego na tym świętym drzewie. Ale to drzewo jednak zbutwiało i trzeba było wymienić. I później ksiądz kupił u Durka dębowy klocek taki, żeby był wymieniony. No tu jest taka cykl dojazdu na kolędę w zimie. To chyba do dziury. Mhm. Jak wspominasz właśnie, bo to też była taka okazja, żeby poznać wszystkich mieszkańców. Ale nie, ale serdecznie wspominam wszystkich parafianów tokarni i przez kolędy, i przez życzliwość. A kto organizował te podwozy? To ksiądz ogłaszał kolędę na danym terenie, na poszczególnych ról i wtedy przyjeżdżały furmanki. Dzisiaj nie przyjeżdżają furmanki, bo nie mają nawet ani sani, ani... Zresztą ani zimy takiej nie ma. Tylko samochodami. Teraz mają samochody mocne, terenowe, to do dziury tam wyjeżdżają samochody. A wtedy najważniejszym pojazdem wiecie, był koń. Łastre uzyskane z tamtego. No. Zobacz, nawet no, widać sierść konia. U dziury ja my dojeżdżamy. Spoconą, popatrz. No to no, jest też... Jedziemy do Kocura, tam, albo od Kocura do tam do Skolendy. Tu jest taki portret. Nie wiem, kto to jest, ta pani. Pamiętasz ją? To będzie u dziury, ta leśniak u nas nie żyje. I to chyba robiłeś takie zdjęcie do dowodu? Paszportu. Chyba tak, ale to było w domu robione. To nie jest miał białe tło. Nie miał tła. Gospodynie mam ładne zdjęcie, w tamtych zdjęciach. Mhm. A tu jest właśnie z tego cyklu, jak robiłeś ale przy kościele. Ale to przy kościele z tych krztów, to jak mnie po chrzcie to prosili, że chcieli sobie zdjęcie zrobić. Takie... Pamiętasz tą panią? Kto to będzie? A nie przypominam co, nie wiem, ale to było tak to dużo... To są lata 80. czy wcześniej? Nie, to lata gdzieś 80. Mhm. 70-80.
Potem już weszła 90 te kolorowe. I tu jest, Józku, takie zdjęcie, pewnie go nie pamiętasz. To jest twój brat, tylko zastanawiam się, czy on przyjechał z prezentem, czy odjeżdżał. Ale tu wygląda, jakby przyjechał. Nie? No, tu jest masa Murnica. Mhm. I to chyba brat Staszek, ale skąd? Brat Staszek, na pewno, bo ja mam z wojska. Ale ta dziewczynka, kto to jest, to nie jednak dzieci wyrastają, to ją nie przypomnę. I to jest jedno z tych zdjęć z negatywu 9 na 12. Popatrz, jak ładnie wychodzą. Jest ostre. Pamiętasz, to jest też niesamowite zdjęcie Kliszczaka z Pawą? Takich zdjęć to będzie mieć masa tamtych, co ja. Ale powiedz mi, pamiętasz go? Tą twarz? Co to będzie? Czy to nie będzie od Parchula, zdaje się. Mhm. Mnie się daje, że od Parchula. Mhm. Ale nie przybije pieczątki. Józef Rolami. To lata, to już 70, 80, to już... Tu też jest ksiądz Mach, Józef z Podbrzegu Romaniak na Koszkowej Górze, tam przy obserwatorze. A ten trzeci? Ten trzeci to był jakiś kleryk chyba na praktyce w tokarni. A to wtedy... nie był Zwoliński, nie? Nie, chyba nie Zwoliński. Inaczej wygląda. A to było taka na szczycie Koszkowej Góry? To było tak niby tam... Na szczycie postawione tam to była budowa, coś szczyta. Tam, nie? Mhm. Taka wieża. To też jest z tamtych serii, ale to takie nie za bardzo. To ale zobacz, jak to nie, zobacz. No. Przy powiększeniu widać słoniki. A to tamte to było jakościowo słabe, biedne zdjęcie. A masz aparat na przykład któryś, co robił te zdjęcia? Ja nie pamiętam, który to był. A to pierwsze zdjęcie? Co? To pierwsze zdjęcie z tych aparatów? Nie, nie ma tego, druga nie ma. Tego pierwszego. Tu też jest taki portret. Czy to nie będzie tego... To też jest robione do legitymacji albo do dowodu. Czy nie będzie to tego ekran biały? Kiszki z Myślenic, co był weterynarzem. Mnie się tak zdaje. Ona zamówiła 5 książek z tokarni, to co pan robił księdzu i Sławek, ksiądz. Rozbiórka kościoła. Całą rozbiórkę kościoła i budowę nowego kościoła. To cała dokumentacja zrobiona. No to był smutny czas chyba dla ciebie. No smutny czas był, no co zrobić, myślałem, pokażę wam list, jaki dostałem. Od kogo? Od historyków sztuki z Krakowa. Mhm. Jak oni napisali do kardynała, do biskupa Nycza, żeby uchronić ten kościółek. Mhm. No to jest taki temat kontrowersyjny, może nie drążmy tego. Ludzie byli podzieleni, kościół był potrzebny, to trudno powiedzieć, po której stronie była racja, a po której nie. No właśnie. A to jest już twoje zdjęcie? Moje, to wszystkie moje, a tego jest, tego dużo. Tu jest ten słynny osiołek twój. To będzie jedna z pierwszych palmowych jeźdź. Z pierwszych, tak będzie gdzieś 70 po 70 roku. A wiesz, że w tym roku będzie 50 lat od pierwszego osiołka? Ale takich zdjęć to jest dużo. To jest szaponek od Madonie. Pierwszy nauczyciel, nie pierwszy nauczyciel, bo on w kolei był, ale on się cenił, był przewodnikiem kalwaryjskim. To był Szczepan Pęcek. Nie? Szczepan Pęcek. Jest przewodnika kalwaryjskich tego, co wydał Antoni Kluska. Antoni Kluski. Tu jest, to już robił, nie ja robiłem, to robił Zdzisiek. A to nie jest twoje zdjęcie. No, to jest Zdziśka tego Słoniny. To jest Zin Chrzanowski, Piotr Janiczak. Profesor Chrzanowski Tadeusz. Mhm. No. Tu jest Piotr Janiczak i ksiądz Mach. Mhm. I tu jest ciekawa postać. Inżynier Zmulski, ksiądz Mach i osiołek. To idzie 70 lata, ale inżynier Zmulski już się zmienił. Tak. Już się kończą, to ci znajomi wszyscy, co byli tak życzliwie nastawieni dla tokarni.
A jak wspominasz właśnie tego inżyniera Smutki? Nie, on wielkie zasługi miał w tokarni przy ratowaniu tych kaplic, kościółka. To wszystkie plany to on wykonywał. W tych czasach 60. No. I opracował powiększenie kościoła i tak, no. Czasy się zmieniły, potrzeby były inne. A tu jest, to chyba sam sobie zrobiłeś to zdjęcie, nie? Jak sypiesz kopiec? Nie. Czy ktoś ci zrobił? Ktoś mi pstryknął, a ja... To jest twoim aparatem. Małgosia, kto wie, czy nie Małgosia, ta kluska od Wierdolka. Ale twoim aparatem? Moim aparatem. Jak spowiem ten kopiec, ale tu jeszcze nie zarośnięte były te zbocza. Takich zdjęć to będziemy dużo tam. Ale to zdjęcie widzę pierwszy raz, to jest takie niepowtarzalne. Ukazujące twój taki heroiczny trud, no bo to jest takie sypanie kopca, nikt ci w tym nie pomagał. Nie, ja się to sporwałem tak... Sam to robiłeś? Ten kopiec? Sam? Sam. To przecież to są setki kubików ziemi. No, ale chłop zakrzonowaty, Romanio, Franek, set, poszczęścił mi go drodze chłopiec, Ebasie, wiesz co... Ebasie to by w głowę coś robi. W jednym miejscu kopiec, a w drugim miejscu. Sypiesz. I to tyle rację miał. No. Ale było goluteńkie, to nie zarośnięte. Ale zobacz, Rysku, jaka jest jakość tego zdjęcia. Jak wszystko jest ostre, widać rolę tutaj, to jest Wierdonkowa chyba, nie? No. Tu jest skomielna gorylówka. Widać pola miedzę. Doszliśmy do początku chyba. To jest kapliczka Bogdanów, Jana Chrzciciela. Ale stara przed jest rozbudowaniem. Przed remontem. Przed budową i rozbudową właściwie. Ale jeszcze zdjęcie mam kościółka z Komielny. Fajne gdzieś na tych zdjęciach. Jak sowa koło kościoła stoi i siedzi taka. A chciałem już pokazać jeszcze ci parę zdjęć takich, o których mówiłeś, że robiłeś właśnie w polu czy przy pracy. No, to jest tatuś. Co to jest za maszyna? Bo to, na pewno maszyna domowa. Dzieci to, na pewno nie będą znały. Tata, jak się ożenił, jednak coś myślał o postępie, bo kupił jakąś maszynę do młocki, tylko ona była na kierot. Potem tu już jest na pas, na silnik. A co to znaczy na kierat? Bo też ludzie nie będą wiedzieli, co to znaczy. No, maszyna taka była, tylko kierot trzeba było, jako siła pociągowa były konie służyły. Albo woły. Chodziły w koło i nie trzeba było ciągnąć rękami. A pamiętasz jeszcze taką maszynę? A ta jeszcze była na początku na kolbry takie, że się ciągło jeden chłop z jednej strony, drugie i ciągli tak i te maszyny i tak poruszali, a ktoś zadawał słomę. Nie mucili cepami, no potem to takie było trochę postępowe. To wszystko się zmienia. No prąd nie, też, nie? Elektryfikacja. No. Oszczędność prądu. 70, jeszcze go wtedy nie było. To było. 70 lata to jest. Tu jest też takie zdjęcie. No to kopienie siana. Mama, tata. Cała rodzina pracowała. Cała rodzina. Dziadek, mama, tata, ja dzieci. Ja raczej dużo zdjęć będzie takich rodzinnych, a innych to tak inne, ale nie praca w polu. Też robiłeś takie właśnie, tu jest portret muzyka. A to jest... To jest Michał Jędrocha chyba. Michał Jędrocha tu za z ogrody. No, pierwsza żona zmarła. Niedługo po ślubie podobno, bardzo urodna była. On tam jeszcze ma ślubne zdjęcie, ta żona ma na ścianie. To jest Waleria Makuch od Chobota. Łobiero ziemniaki. Ale tutaj może byś jeszcze zwrócił uwagę na tą ścianę, bo ona jest tak specjalnie zbudowana i malowana, tak? Tu. No nie wiem, co to tak odbija z tej strony. A to jest zielone, może coś wapnem. No nie? Może, ale nie przypominam sobie tego fragmentu, jak ta ściana mogła wyglądać, ale myślę, że podobnie jak z tej strony. No, no i tu są też muzycy. I to było tak, że ty robisz zdjęcia na weselu i czasami szedłeś też na to wesele na przykład, że... Nie, nie, ja mam chyba z wesela ze 2 czy 3 to jest całość tego obrzędu weselnego. Aha. Cepiny i nie cepiny, ale będzie na tamtych mało obrazkowych. To jest z wesela mojego brata Staszka, muzykanci. I to byli tutaj miejscowi? Złętowni.
No i tu jest jedno z nielicznych zdjęć przyrody, że nie ma prawie tak praktycznie no. człowieka. Ale to praktycznie przyrody, albo raczej pracy w polu. Pracy. No, żniwa takie, to jest na samym wzniesieniu, co się wznosi, na jamie nazywają. To tam już na dół się idzie, to nad kotury dziury. Tu jest skup żywca. Kolega, za czym to jest? No, czy z czym? A to jeszcze ciągło się dali, tylko mi aparat nie dał rady uchwycić wszystkich, ile świni było w tokami. Tutaj do zakrętu, no, i tam w górę do gęsu, góry. Tak? A w sklepie nie było nic. A w sklepie nie było nic. To gdzie to szło? Do Rosji? No nie wiem gdzie. Józku, twoja przygoda z fotografią rozpoczęła się w 1968 roku, a w 1988 roku spotkałeś na swojej drodze panią Zofię Rydet. To jest pani fotograf, można powiedzieć światowej sławy, której zdjęcia są w Europie, w Ameryce, w Polsce. Ona między innymi rozpoczęła taki cykl Zapis socjologiczny. Ona przyjechała do tokarni i fotografowała ludzi, wnętrza, fotografowała miejsca i tam między innymi ty znalazłeś się na tych fotografiach. Czy ty pamiętasz tą panią? O ile to jest dosyć odległe lata już. Tokarnię odwiedzało bardzo dużo gości. Coś sobie przypominam, że jakoś pani w starszym wieku wyszła pod kopiec, ale ja nie przypuszczałem, żeby ona tak była zainteresowana, żeby się trudziła aż wejść do góry tam i zobaczyć te kapliczki. Ale to z pewnością za zachętą księdza Jana Macha było. Mhm. Bo dowód ewidentny jest, bo są zdjęcia, na które myśmy oglądali, rozpoznałeś. I nawet w tym pokoju, w którym my tutaj jesteśmy, on się oczywiście zmienił, jego wystrój, bo przybyło tych rzeźb, które tutaj w międzyczasie wykonałeś i ona, i ty jesteś na tych zdjęciach. Tylko ja się nie dziwię, że Józek nie pamięta tego czasu, bo ta Zofia Rydet działała w ten sposób, że ona wchodziła na przykład do kogoś, zupełnie go nie znała, wchodziła do domu, pukała i miała taką, nie wiem, aurę, taką umiejętność, że ona prosiła, żeby ktoś usiadł, popatrzył jej w oczy i ona robiła zdjęcie. I to jest to, Józku, co ty mówiłeś na początku, że ty zacząłeś fotografować i ona tak samo, tylko dlatego, żeby coś zostało. To, co powiedziałeś na początku, że ty zacząłeś robić zdjęcia, żeby coś utrwalić. I ona miała, była w podobnym punkcie, już miała 67 lat, była trochę już taką przygarbioną babcią w tym czasie. No, tak jest na zdjęciach. Mhm. I odbywała tą swoją podróż po różnych wioskach, nie? I ona też, podejrzewam, przyszła do ciebie, zapukała, bo ksiądz Mach jej powiedział. Raczej za zachętą księdza Jana Macha. Bo też go sfotografowała. Raczej ja kontaktu wcześniej nie miałem z tą panią, ale tu tokarnie nie tylko nie mnie, bo to odwiedzali mnie, ale za zachętą księdza proboszcza Macha. To przychodzili różni ludzie zainteresowani kulturą i sztuką ludową. No, ale właśnie pani Zofia Rydet między innymi zrobiła te pierwsze rzeźby, które ty rozpocząłeś tutaj na Urbaniej Górze w 1982 roku, bo tam jest ten kopiec fotografowany, kiedy jeszcze nie ma drzew. No myśmy doszli do tego kopca, jeszcze do tego. Ja nawet znalazłem takie zdjęcie, że jest chyba kopiec właśnie i jest cień dwóch osób. Jest cień tej Zofii Rydet i twój, czyli musieliście fizycznie wyjść na tą urbanią, no, i ona była z tobą. Na pewno, no, to ja potwierdzam to, że na pewno byliśmy razem tam, ale to jest odległe czasy. Mnie już też pamięć uległa trochę. Tylko wiesz, dla mnie łączy tą postać tej Zofii Rydet i ciebie, łączy to, że obydwoje mieliście taką ideę fotografowania właśnie tego, że nie to, że tu i teraz to jest raz, ale dwa, że wy mieliście taką świadomość, że fotografujecie coś w danym momencie i to za 10, 20, 30, 50 lat będzie ważne, nie?
I ja widzę, że te ujęcia jej zdjęć, te panie Rytet, to te ujęcia są bardzo mi znane i bliskie, bo to są z tej góry tam i od tego kopca, no na pewno, że do krzyża na pewno nie dotarła, bo tam już jest stromo i dosyć odległy połowę drogi. Ale dokąd mogła, to była, no a... Bo myśmy tutaj doszli do bardzo ciekawej takiej konfrontacji. Z jednej strony mamy fotografa o określonej sławie, który robi zdjęcia Józkowi, czyli fotografowi ziemi kliszczackiej. Czyli Józek jako strażnik czasu znalazł się u niej na zdjęciach. Nie, czyli to też jest nie jakieś... traktował swojej fotografii jako jakoś zawód, jakoś przyjemność, jako codzienno, jako dla siebie, jako przyjemne utrwalanie czegoś, ale tak to ja nie czułem się fotografem, żebym był fotografem. Myślę, że ona też miała podobnie, nie? Że ona po prostu szła z taką intencją, że wiesz, zrobi zdjęcie, które utrwali coś, nie? Tak samo ty robiłeś, czy robiąc przy kościele, czy robiąc w polu. I powiedz mi, Józku, tak, bo to jest aparat, który przygotowałeś. To nie pierwszy. Pierwszy był taki druk, to był taki plastikowy, lipny aparat. No, jakościowo to te zdjęcia... Druk, tak? Druk. Znam. A to już jest wzorki na wzorze, chyba ruski aparat, ale bardzo dobry już był. Mhm. Aparat na wzór chyba niemieckich aparatów podrobiony, jakiś podróbka jakoś. I on dobrze robił, ale trzeba było też już naświetlenie i wszystko trochę myśleć przy tym. A czy pamiętasz, Józefie, jakie najbardziej niepowtarzalne zdjęcie udało ci się zrobić tym aparatem? A takie najbardziej to takie rodzinne, niedzielne popołudnie. Jak babki siedzą i spędzają niedzielę popołudnie przed domem sąsiadki. W którym to było roku? No to gdzieś 70 któryś. Masz tam jeszcze więcej aparatów. Może byś nam pokazał jeszcze kolejne i opowiedział coś o nich? Okej, zostawimy tutaj. Ja już palłem na... To jest kolejny aparat. Postęp techniki to był tak szybki, wszystko ulegało. Jezu, ja jeździłem, to jest start. Było widać w kamerze. Polski start, ale bardzo dobry na 6x9 filmy. I widać było z góry. Widać było... Jak się coś fotografowało. Tak, ja znam ten aparat. Tylko jest zasunięty. Kiedy nim robiłeś zdjęcia? W jakich latach? Gdzieś 70-80. Ale później kupiłem czeski Flexaret. Jeszcze lepszy trochę był. Gdzie się spuszczało przysłonę? Nie rozumiem, że wszystkie zdjęcia z tych aparatów wywoływałeś u siebie w ciemni, która była w łazience. No w łazience. Tak, po nocach. Jak wszyscy się już wykąpali i umyli. I panu Bartkowi, dyrektorowi GOK-u przekazałem te zdjęcia, żeby sobie jak się uważał, że coś warte do utrwalania jest, to żeby sobie wykupywał z tego. Dobrze. Warte. A kolejny aparat, Józek? Bo masz tutaj to sporo jest takie różne. A, to jest ciekawe, to jest 6x9, nie? 6x9, potem był ten Flexaret. Potem a to był, co jest? To już był Zenit ruski. Ale to był porządny aparat. A ten Zorki to był taki, że można było gwoździe do ściany wbijać. Nie takie jak dzisiaj aparaty plastikowe, że w palcach można gdzieś ukruszyć plastik. To jest też dobry Zenit. To jest dobre i obiektywy były wymienne do tego aparatu. Teleobiektywy nawet. Teleobiektyw. To był dobry aparat. To jest zmieniany, nie? A czy masz ten aparat, za który siedziałeś w Myślenicach? A nie pamiętam, który to nie siedziałem, bo mnie nie zamknęli, nie było tak źle. Nie puścili. Oni mnie dosyć traktowali życzliwie. Dobra. Kolejny to ja też potem... Kupiłem po dwa, bo jeden jest tam w tym, to też jest Zenit.
Olympus. Podobno. Olympus. To ja też mówię od pana doktora Kalki z Niemiec. To jest ten doktor, który zbiera twoje rzeźby. To zbierał moje rzeźby. Mhm. Na zamku. Czyli taki... zapracowałeś na to. I, no, robiłem u niego, to rzeźbiłem, a on mi... A on też taki fotograf. Mhm. Bardzo życzliwy człowiek. On mi dał ten aparat i ten... A widzę, że to nie koniec twoich skarbów. Nie, nie koniec. A ten to jest ciekawy aparat. Ja, a dlaczego ciekawy? Dlatego, bo ma swoją historię. Swoją historię, słuchamy. No, tu jest do księdza Macha, tu jest nawet... Byli na Palmowej Niedzieli jakiś Józef Kloc z rodziną u księdza Macha. Mhm. I później po 11 latach... Ze Stanów Zjednoczonych. Napisał do księdza Macha, czy jeszcze żyje ten Józef Wrona z tokarni, że mu chciał posłać swoją kamerę. Tu gdzieś jest. I to jest... I przysłał tą kamerę? No to ta kamera. A, to jest to kamera. Tak, ma kamerę uszkodzoną i chciałby ofiarować Józefowi Wronie z tokarni. Ale powiedz. Ale ja miałem jakościowo lepsze aparaty, te co sprawne. Czy z Ameryki? Czyli, czyli ty nie zrobiłeś żadnego zdjęcia. Nie, żadnego. Ale początek jest fajny. Szanowny księże Mach, dowiadując się, czy Józef Wrona jeszcze żyje i czy żyje z wami na parafii, zapoznałem się z nim lat temu, 11 lat temu, jak byłem ze żoną na wizycie w Polsce. Miałem kłopot ze swoim kamera w robieniu zdjęcia, tak pisze, po amerykańsku. I on mnie jak wyreperował, coś takiego? No. Wyreperował, a jest to list napisany 3 maja 1987 roku. I to jest Józef... Ze Stanów Zjednoczonych, łamanym językiem polskim. Przesłana kamera dla Józka, którą nie zrobił ani jednego zdjęcia. Ale to... I to jest adres? Zapoznał język polski przez książeczkę do modlitwy. Mhm. Tak? A tu pisze do mnie. To też on, tak? Też. Szanowny panie Wrona. I jak będzie do ambasady polskiej protestował. Tylko nie potrafię tego wszystkiego czytać. Dziękuję za... prędką odpowiedź. Ten cokolwiek to miał... To trudno, bo w tym momencie... Trudno odczytać, no. To by trzeba było i to też jest... Bo on pisze takim polskim faktycznie trochę... Ale to i tak nieźle, jak z książeczki do modlitwy. No, i jak przez kolegę miał posłać te kamery, on to nazywał kamerą do Polski, ale kolega odjechał, no i wyśle pocztą, a jakby nie doszło ta kamera, to on będzie protestował do rządu polskiego. A Józefie, ten był już sprawny, tak czy nie? To jest cyfrowy już, tak? To jest cyfrowy, to jest ostatni mój taki... Ale to jest ten, co mówiłeś, że kupiłeś nowy? Nie. To zaraz nam pokażesz, czy ten zaraz nowy, jest nowy nabytek. O! Dźwięk jest godny uwagi. To są ostatnie zdjęcia. Ostatnie. To są. Mhm. A powiedz mi jeszcze, Józefie, bo wiem, że do Izby Regionalnej w Dworze Targowskiego przekazałeś jeszcze na wystawę kilka aparatów, bo to są nie wszystkie, którymi fotografowałeś. Po niektóre się powtarzają. Jakie to były? To były aparaty? Zenit, Flexaret, Start. Mhm. I Zorki chyba. Zorki. To jest ostatni. Aha, to jest ostatni. Dobry wybór. Nie wiadomo. I pokaż do kamery. To jest ostatni Nikon. Ostatni aparat Józka, którym robi zdjęcia. Coolpix B700. Józefie, chcielibyśmy jeszcze przez chwilę poświęcić uwagę takiej twojej pasji, też nieodkrytej. Kolejnej pasji. Kolejnej. Oprócz fotografii, historii, rzeźby i jeszcze masz taką pasję, no to też jest związane z historią, ale dokumentujesz życie wsi, życie parafii,
kronikujesz to, zbierasz materiały, wszelakie rękopisy, dyplomy, świadectwa takie na papierze historii. One nie są opracowane, ale są pięknie zebrane. To jest taka bibliografia, czyli człowiek, który w pewnym momencie zaczyna opisywać życie, ludzi, czy twoje dokonania, ma wszystko gotowe. Kiedy to się zaczęło? To się zaczęło, tak szczerze powiedzieć, zbierać, ja lubiłem takie pamiątki, coś na pamiątkę zbierać. Ale tym, to mnie, tą historią to mnie zaraził ksiądz Jan Mach. On jako historyk, on bardzo cenił sobie historię. Tutaj mamy Kalwarię Tokarską, Kalwaria Tokarska Józefa Wrony. I widzimy tutaj wszystko, co jest związane łącznie z Kalwarią. Z pisami ludzi, którzy odwiedzają. Ale dziękuję. Dziękuję, że się znaleźli ludzie. Tak jak pan dyrektor Bartłomiej Dyrcz, historyk, dyrektor GOKU, że my się tak świetnie zrozumieli. Poświęcili mi wiele wieczorów na to, żeby wspominać to, co było kiedyś w Tokarni. I to naprawdę dla mnie jest jakoś wielka radość. Sprawia mi przyjemność, że ktoś jeszcze się interesuje tym, co było kiedyś. Myślałem, że to odejdzie wszystko w niepamięć, że ludzie już nigdy nie przestaną się interesować tym, co było. No czasy się zmieniły. No zmieniły. I media się zmieniły. Ale dzięki Bogu tym, że jeszcze się znajdują ludzie, zafilmują, fotografują, znajdują czas na zbieranie historii tego, co było w tych wioskach w naszej gminie. A powiedz Józku, bo ty też oprócz tego, że zbierałeś dokumenty na papierze, to o czym wspominaliśmy, to ty też chodziłeś z magnetofonem, nagrywałeś wywiady, prawda? A to takie, no nie, tam porę, tam, to ja do tego się nie nadaję, naprawdę do niczego się nie nadaję i nic porządnie nie zrobię. Tylko no nie będziemy zaprzeczać, no, ale czy zachowały się w tym momencie jeszcze jakieś taśmy? Ale kilka jest, no, to jakby kogoś interesowało, to może mogę sobie przegrać coś, bo nie to nic tego. Nagrania? No nie, nadzwyczajnego nie ma, no to takie wspomnienia, jak to dawniej bywało na wsi. No wiesz, to ty mówisz, że jest nic niezwyczajnego, ale jak nagramy to dzisiaj, to za 20 lat już nie ma tej osoby, która została nagrana. Ty to robiłeś w latach 70, nie? Jest to dokument. No czyli w tym momencie widzimy, że Józek zajmuje się rzeźbą, zajmuje się historią, zajmuje się fotografią, zajmuje się archiwizacją. Nie zajmuję się... Czyli nadajemy ci tytuł strażnika czasu. Ja się niczym nie zajmuję, bo ja już naprawdę, tak szczerze powiedzieć, to chciałbym jeszcze tę Kalwarię jako taką, żeby zadbać o nią, żeby jakoś ktoś jak wyjdzie, żeby się nie powstydzili, że taką jest zaniedbano. Ale tak, to ja nie narobię, nie nawojuję strasznie. Józefie, my się znamy kilkadziesiąt lat. I można by mieć wrażenie, że my tu jakoś nie mamy odpowiedniego obiektywizmu, że subiektywnie podchodzimy do ciebie. Ale złoty medal Jana Pawła II, zasłużony dla archidiecezji krakowskiej, kardynał Dziwisz, Józef Wrona, obecny proboszcz parafii, mecenas kultury, miłośnik sztuki, Robert Pietrzyk. Także no, to nie dzięki, są tylko nasze dzięki proboszczowi, odczucia, ale również... Robertowi Pietrzykowi, ale ja sobie uświadomię, że jak się już dostaje medale odznaczenia, to już człowiek musi odejść. Czy dziękujemy za wizytę, za gościnę. Ja też dziękuję, serdecznie za to spotkanie, za zainteresowanie jeszcze. Ja nie myślałem, że jeszcze ktoś mnie odwiedzi i zainteresuje się tym, co było. Dziękujemy serdecznie Józefowi za gościnę i wszystkie materiały, z którymi się z nami podzielił. Ja mogę obiecać ze swojej strony, że przygotujemy wystawę fotografii Józefa na 50-lecie Niedzieli Palmowej w Tokarni. I zapraszamy Państwa już w tym momencie na tą wystawę 24 marca 2018 roku w Dworze Targowskich w Tokarni. Serdecznie zapraszamy.